Cześć, dzień dobry, czołem. Kluski zrosłem. Jakiś czas temu popełniłem taki film na temat jak Ziemia wyglądała ileś tam set milionów lat wcześniej, a mianowicie jak płyty tektoniczne bądź kontynenty się przemieszczały i, no i w zasadzie bawiłem się tą mapką, której tradycyjnie link umieszczę w opisie. I dla niektórych to było, dajmy na to, szokiem, że te w ogóle, że kontynenty się nie są statyczne albo nie były i one się tam jakoś przemieszczają. Niech no ja tutaj szybko przerzucę na jakiś taki inny widok. O, 120 milionów lat temu to Antarktydy nie było, w sensie jako taka była, ale nie była zmrożona. Lecz dobra, do brzegu. Do brzegu w tym sensie, że z wiedzą taką z podstawówki, bo to chyba było w podstawówce poruszane, że mamy jakieś płyty tektoniczne, one, nie wiem, pływają na jakimś tam na magmie, są jakieś wiry, niewiry, jest jakaś konwekcja, niekonwekcja, to się generalnie rusza, no i pływa sobie po tym, bo po powierzchni, bo jądro jest tam płynne i tak dalej, jakieś takie tłumaczenia, ale wpadłem na taki film pana Antonowa Petrow, który to zarąbisty filmik, 15 minut tłumaczenia czy przedstawiania hipotezy, że to co powiedziałem z tym płynnym rdzeniem i jakimiś konwekcjami, to wszystko jest prawdą, ale dodatkowo wpływ na przemieszczanie się kontynentów i w ogóle tą całą naszą ciepłotę wewnętrzną ma nie kto inny, tylko Księżyc. I to dla mnie było, przyznam szczerze, jakby takim, nie chcę powiedzieć, że odkryciem, bo z drugiej strony można by sobie powiedzieć, aha, można było się tego spodziewać, ale do brzegu. Tu zaczerpnąłem z Wikipedii coś, orbita. Kiedy są jakieś dwa ciała niebieskie, to jeżeli ich masy są z grubsza, może nie tyle porównywalne, co nie ma takiej totalnej dysproporcji jak pomiędzy Ziemią a Słońcem, one czy te ciała nie krążą jedno wokół drugiego, tylko wokół wspólnego środka masy. I fun fact jest taki, że nawet ten środek masy Układu Słonecznego jest nie w Słońcu, albo inaczej, bywa też jakoś tam poza Słońcem. W momencie jak wszystkie planety, czyli Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Ziemia, ustawią się w jednej linii po jednej stronie, a Słońce będzie po drugiej. Wtedy się robi taki trochę mimośrod i trochę jak w przyciąganiu liny, ten punkt grawitacji, punkt masy Układu Słonecznego, z tego co pamiętam, wychodzi jakoś tam minimalnie poza obrys Słońca. Ale po co taki przydługawy wstęp, powiecie? Chodzi o to, że Księżyc, co jest udowodnione, ma wpływ na pływy, czyli fale w oceanach, prawda? Ale też swoją grawitacją, a to jest mój nieudolny filmik, swoim oddziaływaniem grawitacyjnym przyciąga i oczywiście trzeba to wziąć, to jest wielki cudzysłów, rozciąga Ziemię, przyciąga do siebie części planety, na którą oddziaływuje i w ten sposób też tą skorupę ziemską, jakby to powiedzieć, może nie nadwyręża, ale powoduje naprężenia, które to, których to skutkiem jest, są ruchy tektoniczne na Ziemi. I jest też, tylko musiałbym teraz to naprawdę znaleźć, że niektóre na przykład z księżyców Jowisza są trzymane, albo inaczej, w ten sposób rozciągane. Ale się zapętliłem. Dobra, bo odpłynąłem totalnie. Księżyce Jowisza
przez to, że orbitują wokół naprawdę bydlaka, są przez niego tak trochę miętoszone grawitacyjnie, co skutkuje tym, że na przykład na Europie mamy, to była Europa czy Io? Czy Io jest w ogóle księżycem Saturna? Księżyce Saturna. Tutaj szukając, Io, będzie Tytan, Io, czy było Saturna? Haiti? Chyba Io jest Saturna. Boże, Jowisza miał napisać. Jowisza. Europa, Io, tak. Są geologicznie aktywne. Jeżeli ktoś jeszcze jest ze mną podczas tak nieudolnego wywodu, to szapoba, ale na Io bodaj było jakieś takie fajne zdjęcie. O to chodzi. Erupcja. Widzicie? Księżyc, który no, nie za bardzo powinien mieć aktywność jakąś geologiczną, emituje z siebie, to chyba były jakieś takie jety wody, jak mnie pamięć nie myli. A to jest tylko i wyłącznie przez to, że on jest grawitacyjnie cały czas zgniatany, rozciągany. Ja bym to przyrównał do kawałka blachy. Jeżeli kawałek blachy zaczniecie zginać, to miejsce zgięcia będzie ciepłe, wręcz gorące, jak zrobicie to odpowiednio szybko i często. I w dużym uproszczeniu tak to działa, więc link do tego filmu w opisie. I ja bym to traktował troszeczkę jak suplement do tego filmiku, gdzie napisałem, czy sprawdzałem, gdzie była Warszawa 750 milionów lat temu. Tyle. No, mi to naprawdę, nie chcę powiedzieć, że otworzyło oczy, ale pozwoliło popatrzeć na świat z innej perspektywy, co dowodzi, że naprawdę żyjemy w skomplikowanym układzie. No, wszystko ma wpływ. Nawet drobne oddziaływania sumują się w jakiejś tam jednostce czasu. Okej, mam nadzieję, że jakkolwiek to było chociaż deczko wartościowe dla Was, bo dla mnie było to interesujące prześledzenie, a Was w ogóle zachęcam do obejrzenia tego filmu, który tylko i wyłącznie klatkuje. A chwileczkę, tutaj trochę źle Pan wyszedł. Tu trochę lepiej. tu. Zachęcam do w ogóle oglądania tego kanału, bo człowiek puszcza często bardzo fajne, merytoryczne kawałki. Jak widzicie, jest sporo odniesień, więc ten jest tak, że sobie wyssał to z palca. Dobra, nie ma co przedłużać. Dzięki serdeczne. No i tyle. Cześć.